Jakie jest twoje zdanie na temat karmienia węży żywym pokarmem? Znaczy właśnie, temat karmienia żywcem to jest taki niestety ciężki temat, rzeka. Strasznie dużo tak zwanych gównoburzy jest pod każdym postem o karmieniu żywcem. Ale nie zapominajmy, że są gatunki na przykład, które przyswajają tylko żywy pokarm i tu na przykład jest uwagę, tylko ludzie myślą, żywy pokarm to tylko mają na myśli gryzonie, no ale jednak są węże, które jedzą inne węże, co jedzą jaszczurki, co jedzą nawet ostatnio widziałem ślimaki, co żywią się rybami, żabami, więc na gryzoniach się tylko świat nie kończy, a jednak w momencie, gdy jest karmienia żywcem, to ludzie tylko mają przed oczami tą biedną myszkę, która niby cierpi i o reszcie jakby tak zapomnieli. I, nie wiem, no, jeszcze jak jest karmienie na przykład jaszczurką, no to tam też czas się ludzie buntują, coś tam ten. Szczególnie jaszczurkowi. Tak, tak, ale jak na przykład jest karmienie węża wężem na przykład, to większość ludzi stwierdzi, że to przecież naturalne, ale to chyba tylko dlatego według mnie, że z powodu tej naturalnej niechęci do węży, która występuje i już tak temat nie jest jakoś tam specjalnie agresywny, ludzie aż tak nie są, a poza tym to jednak mało kto ma węże, które jedzą węże, tak więc... Nie opłacamy. Głównie kobry się żywią. Nie siedzę aż tak w wężach, żeby nie gadać głupot, ale z tego co wiem, to i lancem to głowy i kobry lubią wpierdzielić węża, tak więc no... A lancem to głowy w Polsce to są karmione myszami, prawie wszystkie, więc no... Nie ma sensu karmić się innymi wężami w momencie, gdy... Ale dobra, to nieważne, bo to jest nie na temat. Ale tak, osobiście uważam, że to no, jednak to jest ludzka głupota karmienie żywcem w momencie, gdy dużo łatwiejsze, znaczy może nie łatwiejsze, ale praktyczniejsze i bardziej humanitarne jest karmienie mrożonkami. W momencie, gdy mamy bezproblemowy dostęp do mrożonych zarówno jak ptaków, czy tam pisklaków, szczurów, myszy, królików, tak więc ludzie, nie wiem, co chcą skórać karmieniem żywca. W momencie, gdy wąż nie chce jeść i je tylko to, no to jednak jeden udowodnił, że idzie przestawić węża, nawet Regiusa, który rok nie jadł mrożonej, to i tak udało się przestawić, że w końcu jadł tą mrożonkę, tak więc no jakoś tam specjalnie tego nie potępiam i się nie bulwersuję, no ale uważam, że to jest zbędne i powinno się karmić tym mrożonym. No tyle w tym temacie, co mam do powiedzenia, bo jest dużo z takich, nie wiem jak to powiedzieć, speców w Polsce od karmienia mrożonkami i na pewno każdy, kto się udziela mniej więcej w terrorystyce, wie o kogo chodzi. Jak ma jakiś problem, to napisze i tam ta osoba powie, jak najlepiej przestawić zwierzę namrożone i w 99% nie ma z tym problemu. I wychodzi wszystko. I wychodzi, tak. A posiadasz agamy brodate? A miałem też rozmówców w wywiadach, którzy tępili posiadanie agam brodatych, rozmnażanie. Co na ten temat sądzisz? Przesyt jest niestety agamami olbrzymi. Jest to w sumie takie... Nie wiem co było pierwsze, jak to jest się mówi, jajko czy kura, czy agama, czy gekon lamparci. Ale no, jest mega dużo tego. W każdym zoologicznym są agamy niestety. Tak zwanych większość Januszy wie tylko w sumie, że jest agama brodata z jaszczurki, czy tam jeszcze ten gekon lamparci, no i jest przesyt, ale niestety jest brak w Polsce dobrych agam brodatych, niestety takiej dobrej jakości, o unikalnych odmianach, o wyjątkowych liniach. No to jest tego niestety bardzo, bardzo mało w Polsce, jednak w momencie, gdy Polak ma możliwość kupienia, nie wiem, agamy za 300 €, która będzie unikalna, która będzie piękna, jako jeden z nielicznych albo jako jedyny w Polsce może mieć taką agamę, to i tak woli kupić za 250 zł klasyka w zoologu, który i tak jest jak dla mnie przepłacony niesamowicie, bo od hodowcy to idzie kupić za naprawdę za grosze. Jeszcze w momencie, gdy ludzie sprzedają to na przykład jako karmówkę, nie? Agamy brodaty, no to klasyki, tak więc no zwierzę nie jest samo sobie winne niczego, to jest tylko i wyłącznie wina ludzi. No ale no cóż, no nikomu nikt nie narzuca, niestety no, najgorsze jest to właśnie polecanie, nie? Na pierwszy strzał, jak mówiłem, u jaszczurek idzie agama brodata, idzie gecko i niestety jeszcze ludzie zazwyczaj to polecają, osoby, które w ogóle zazwyczaj nie mają bladego pojęcia, trzymają jeszcze takie agamy 100 na 50 na 50, no bo przecież to wystarczy dla prawie półmetrowej jaszczurki. Ona się nie rusza, albo bo jest jej dobrze, albo ją wypuszczam, no na przykład robi spacerki sobie dziennie po 2 godziny. Tak więc już, no temat rzeka ogólnie, ale uważam, że jest dużo więcej ciekawszych gatunków niż agamy brodate, które są tańsze nawet w sobie ich utrzymaniu. W dostaniu są równie łatwe, wystarczy jechać na ham, albo nawet jak ktoś jedzie, jest z 5 grup chyba na ham samego wydarzenia. Jest również strona terroristic.com i naprawdę osoba, która nie jest takim leniem, że tylko pisze co polecacie, to sobie wyszuka sama i znajdzie informacje na ten temat. Tak więc no, polecam szukać i jakieś inne gatunki pustynnych, podobnych jaszczurek do agam sobie dopasować. Tak hodowlę prowadzisz razem z niejakim Patrykiem. Tak, zgadza się. Niestety Patryk nie mógł dzisiaj dojechać, ale możesz odpowiedzieć, co Patryk hoduje u siebie? No, zacznijmy od tego, no, że niestety nie dostał wolnego, za co przeprasza i was i nie, ale no cóż, no, takie jest życie. Ale jesteśmy z Patrykiem. Tak, smucimy się w bólu, że 11 jest w pracy. W momencie, gdy jest wolny, no, ale trudno. Ogólnie to Patryk tak, głównie opiera się na orzęskach, od tego się zaczęło. Ogólnie strona Prupi Reptiles to jest, stworzył sam Patryk, na początku się nazywała Prupi Geckos. Patryk hoduje głównie sieci w czerwonych orzęskach, tak zwanych Red Bee. Również tam Red Harlequiny miał. Ostatnio już chciał całkowicie zrezygnować z hodowli właśnie orzęsków, żeby pójść w czymś dalej, ale jednak no, ma wielki sentyment do tych zwierząt i no, nie potrafił się jakoś tam z nimi rozstać. Również ma collarisy, parkę, tych takich samych jak ja, collaris collaris. I teraz właśnie taka będzie bomba niedługo, ponieważ będzie miał gekona olbrzymiego, tak? Będziemy mieli u siebie w hodowli. Jako jedni z niewielu. Oj tak. Rhacodactylus lechianus, tak, zgadza się. Ogólnie gekony to nie jest mój świat, ale no, skoro Patryk to lubi, to nie ma problemu. Ja się bardzo cieszę, że będzie miał, posunie się do przodu i będziemy mieli się czym pochwalić. Zdecydowanie, bo to jest naprawdę prawdziwa perełka w świecie gekonów, jak dla mnie. Więc no, na pewno jak będziecie śledzić aktualności, to będziemy wstawiać zdjęcia w momencie, gdy tylko dostanie tego gekona. Kolejny temat rzeka. Co cię drażni w polskiej terrorystyce? O rady, właśnie nad tym myślałem i uważam, że odnośnie tego tematu to można by stworzyć naprawdę godzinny albo 2-godzinny filmik, gdzie bym prowadził swój monolog, ponieważ pomimo tego, że siedzę tylko na poważnie w tym 2 lata, to jednak zauważyłem, jaki jest strasznie niski poziom i zarówno jak niestety ludzi, jak i naszej terrorystyki i niestety jest straszna zawiść między terrorystami na każdej grupie, codziennie chyba nie ma dnia, żeby nie było żadnej kłótni, żeby nie było się przypierniczenia odnośnie podłoża, odnośnie nie wiem, wystroju, odnośnie wielkości terrarium, odnośnie nie wiem, osobnika, zawsze są jakieś problemy. Poza tym ludzie, którzy szczerze mówiąc nie powinni mieć nawet zwierzęcia, to dają jakieś rady z kosmosu, mają się nie wiadomo za kogo, tak więc to jest też również dla mnie niezrozumiałe, bo w momencie nawet gdy ja miałem już jakąś tam wiedzę, ogólnie bardzo dużo czytałem i uważam, że bez czytania to nawet nie ma co się zabierać do tematu, bo jednak to są zwierzęta, nawet jeżeli się nie ma doświadczenia, no to trzeba naprawdę przeczytać wiele postów, wiele różnych raportów na różnych stronach, tak więc opisów gatunkowych i co prawda w momencie, gdy się jest terrorystą, to w jednej chwili jest się osobą, która musi wiedzieć, jak hodować karmówkę, jak hodować zwierzę, trzeba być poniekąd elektrykiem, poniekąd architektem wnętrz, poniekąd botanikiem. Tak więc no, trzeba mieć wiedzę odnośnie wszystkiego, a nie tylko samego zwierzęcia, że co to daje, że człowiek przeczyta, no fajnie, agałań brodata, 120 na 50 na 50, 40 stopni, woda raz dziennie, warzywko raz na miesiąc, wrzucę głównie marchewkę, o fajnie, no i tam jakieś świerszcze dam i będzie wszystko ok. No to niestety tak nie działa, nie? Byłoby zbyt prosto. Tak, było zbyt prosto, a jest też taka niestety, oprócz zawiści to jest no, ta fala hejtu i w sumie zazdrość jest też mega wkurzająca tutaj. W momencie, gdy są osoby, nawet się widzi po tych większych hodowlach, hodowcach i jak konkurencja próbuje zawsze się wgryźć, próbuje tam nagadać jeden na drugiego, już słyszałem tyle historii, ludzie nie chcą wpuszczać obcych na swoje hodowle na przykład, bo już mieli niestety przykre historie, że zaufali człowiekowi, wpuścili go, a później się okazało, że obsmarował tą osobę. No i jednak no, to jest taka nasza polska mentalność, tak więc trzeba nad tym pracować zdecydowanie, bo jeżeli to będzie tak cały czas się dążyło w tym kierunku, to na pewno szybciej porozmawiasz z Polakiem na poważnie o terrorystyce, będąc za granicą, na przykład w Hanna Giełdzie, niż u nas. Nie? Trzeba się wspierać, a nie dzielić. Tak, zdecydowanie. No, tak jak ja dostałem wsparcie na przykład od Błażeja, tak uważam, że każdy zasługuje na to wsparcie i każdego ludzi powinno się edukować, no ale nie można iść w uparte. Tylko trzeba być też otwartym na to. Tak, nie można być osłem, tylko naprawdę trzeba być otwartym i trzeba pokory, naprawdę. Dużo pokory, bo bez tego no to nic się nie zmieni. A co byś poradził młodemu terroryście, który zaczyna z terrorystyką? Znaczy, tak jak wspominałem prędzej, no to zdecydowanie polecam czytać. Trzeba spędzić, ja przed każdym gatunkiem mam wiele nieprzespanych nocy, zawsze mam przygotowane kartki, wszystko spisuję od diety, od występowania, od temperatur, zawsze sprawdzam na przykład roczny przebieg temperatur w danym rejonie, na przykład tak jak mam sauromalusy, to między innymi się głównie skupiałem oprócz tego na diecie, ponieważ to są jednak jaszczurki roślinożerne i to o dziwo, nie podaje im się ani warzyw, ani owoców, tylko głównie zieleniny, tak więc trzeba wiedzieć, jaką zieleninę można dać, bo jednak pomimo 1000 gatunków, które można znaleźć na łące, tam można przebierać w 20-30 gatunkach. Trzeba wiedzieć, czy też należy wysuszyć, żeby nie było za dużo wody, czy w jakich porach podawać, tak więc no, ja polecam każdemu na pewno na początek czytać, zadawać pytania. Nie brać nigdy zwierząt zoologicznego sklepu, bo to jest po prostu wspieranie zła, tak, nakręcanie zła. Tego złego rynku. Tak, tego złego rynku. Mamy dużo świetnych hodowców w Polsce, którzy robią to zajawki po prostu. Nawet nie robią tego dla zysku, tylko robią zajawki i takie osoby na pewno w momencie, gdy się, jak wspominałem, nie jest się osłem, to na pewno wytłumaczą nam wszystko od początku do końca, co powinniśmy robić, ale też nie róbcie tego, że na przykład, a to jest hodowca, to będę mu truł tyłek, bo się on od niego wszystkiego dowie. Ja tego na przykład osobiście strasznie nie lubię. I w momencie, gdy widzę, ktoś do mnie pisze i nie ma zielonego pojęcia. Najpierw się pyta, o, ma pan na przykład kolaristy na sprzedaż? Mówię, nie mam, ponieważ mam póki co młode zwierzęta. A, okej, a w jakiej cenie? Mówię, no nie wiem jeszcze, no zobaczymy jak będzie wyglądał rynek na przykład za rok. A, no dobra, okej, a tak. Nagle pytania, jakie terrarium, jaka temperatura, czym karmię, czym to. My takie podstawowe informacje, tak, wszystko znajdziemy w internecie. Mamy na przykład na YouTubie filmiki z jak nakręcają ludzie, jest mnóstwo różnych kont, gdzie ludzie wrzucają na przykład filmiki z naturalnego terenu, gdzie są akurat widzą kolarisa. Jest mnóstwo informacji, co jedzą. Tak więc naprawdę nie powinno się tak szukać dziury w całym i wiercić tej dziury w brzuchu zarówno, bo no wszystko idzie wyczytać, a my możemy jedynie nieścisłości. Tak, nieścisłości jakieś, jak zimować na przykład, w jakiej temperaturze, no to wiadomo, to już hodowca z doświadczenia już zazwyczaj wie. I no jedynie możemy się zapytać, jak się zapyta jaka karmówka, czy to, no to na przykład mogę powiedzieć, że wolą szarańczę, ponieważ jest kolorowa i dużo chętnie polują jaszczurki na kolorową karmówkę, więc na przykład na dubie. Tak więc no, na takie pytania z chęcią odpowiadam oczywiście, ale no niestety same podstawy, no to trzeba sobie samemu pokazać, że się potrafi znaleźć. Tak więc, i co oprócz tego mam, no, polecić? No, dlatego, że nie zadawać pytania, no mam tyle i tyle wolnego miejsca, co polecacie, no bo i tak zawsze usłyszymy tak praktycznie to samo. Tak, zawsze usłyszymy to samo, a na przykład wystarczy, nie wiem, wpisać agama nawet i znajdziemy nagle, że nie kończy się na jednym gatunku, tylko naprawdę jakby ktoś chciał agamę, no to jest multum gatunków dostępnych na rynku. Niestety z Afryki większość gatunków agam jest na przykład odłowami, zarówno niebieskogłowa, jak i czerwonogłowa. Ale na przykład sama pogona, no to mamy 3, jak dobrze pamiętam, albo 4 nawet gatunki. I to już nie, wygląda jak agama brodata, a jednak to już jest coś innego. Masz jakieś inne plany hodowlane jeszcze, pomijając najbliższe hub, na którym collarisy i anolisy będziesz zdobywał? Ogólnie ja mam takie swoje małe marzenie, ponieważ jak zobaczyliście, jestem mega fanem collarisów, całej rodziny ogólnie Crotaphytus, ponieważ na collarisach się nie kończy. Jest to rodzina złożona z tego, co obecnie wiem, z 5 chyba gatunków, w co wchodzi Crotaphytus collaris. I collarisy jeszcze się dzielą na odmiany geograficzne, zależnie właśnie gdzie, od występowania. Mamy na przykład New Mexico, mamy Auriceps, Auriceps bailei, same bailei, mamy również Wichita Mountains, tak więc i same collaris collaris. Tak więc już tutaj można naprawdę wybierać, można odnośnie własnych fantazji, jakby to powiedzieć, czy chcemy żółtego collarisa, czy niebieskiego, czy niebiesko-żółtego. Od wyboru do koloru. Tak, do koloru. I mamy również trochę większe od tych znanych właśnie collarisów, Crotaphytus dickersonae, przepiękne jaszczurki, które są mega drogie niestety, nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie to jest miejsce ich naturalnego występowania, to one kosztują po $1300 chodzą. I jest to przepiękna, to jest takie na pewno marzenie, do którego będę dążyć, ale to tak podejrzewam za 5 lat, 10 może, jak dotrą do Europy i trochę będą popularniejsze. Są to collarysy, które są całe niebieskie, mają tylko parę białych plam i są całe niebieskie. Poza tym mamy Crotaphytus również vestigium, są to większe od zwykłych collarisów i one na przykład już nie mają takich plam, tylko bardziej przypominają zebrę. Są szare z elementami brązowymi i białymi, tak więc naprawdę przepiękne. Ja już idzie dostać na przykład w fajnej cenie $300, ale problem jest z wysyłką ze Stanów, a w Europie to tak powoli zaczynają wchodzić, z tego co tam słyszałem, Francuzi albo Hiszpanie zaczynają coś tam mnożyć z nich. I również mamy Crotaphytus binicores, są to już u nas w sumie w Europie tak dosyć spopularyzowane, ale spopularyzowane. Idzie dostać bez jakichś tam większych problemów ten gatunek, a tak poza tym to nie wiem, poza tymi collarisami to na przykład na pewno chciałbym powiększyć swoją gromadkę anolisów. Są to moje ulubione jaszczurki, tak chyba, znaczy mam dużo gatunków, ale jednak to jest taki numer 1, jest to, mam mega sentyment do nich, był to mój pierwszy taki prawdziwy, jakby to powiedzieć, gatunek, który hodowałem i na pewno chcę jakoś spopularyzować, bo to jest niestety też mega tak mało popularne zwierzę terrarystyczne u nas, oprócz anolisów zielonych, carolensis oraz brązowych, no i tych trochę częściej spotykanych, ale też rzadkich, dużych, equestris, to jest anolis kubański. To nie ma nic praktycznie. Jedynie właśnie tak jak Łukasz Radagast. Rocket Sumus. Tak. On ma teraz chyba, jak dobrze pamiętam, 5 gatunków anolisów. Udało mu się rozmnożyć na przykład Marmotaurus giraffus. Bardzo ładne anolisy. Również Anolis sabanus, te co ja mam tutaj w tym terrarium. Udało mu się rozmnożyć. I zobaczymy co tam będzie. Trochę chłopak nakręca rynek na pewno, ponieważ te nowości. Tak, Rocket Sumus udało mu się fajnie spopularyzować. Collarisy też. Tak, collarisy też zdecydowanie. jakoś, no, aczkolwiek z tego co słyszałem, to kolarisy tam kilka lat temu, z 5 czy 10, były dosyć popularne. Ale jednak, no, nie wiem, coś się stało. Brodacze wypchnęły. Tak, przyszła konkurencja brodata i wypchnęła kolaris, nie? Jakieś słowo na koniec? Słowo na koniec? Co tu? Na pewno nie bójcie się nowości, nie bójcie się tego, że coś wam nie wyjdzie, ponieważ no, jesteśmy tylko ludźmi. Starajcie się minimalizować straty zdecydowanie, ale nie dajcie się odepchnąć hodowcom w momencie, gdy polecają tylko w sumie to, co mają oni dostępni, ponieważ rynek terrorystyczny nie kończy się na Polsce. Polska to jest dziura terrorystyczna niestety i naprawdę życie terrorystyczne można prawdziwe zobaczyć, gdy się jedzie do Niemiec. I wtedy człowiekowi się nagle otwierają oczy, gdy wchodzi na ham i widzi więcej gatunków niż jest w stanie wyczytać chyba na Google, nie? No więc naprawdę pchajcie nowości w Polsce, w polską terrorystykę, bo jesteśmy młodą krwią, od nas należą losy. Ci co już mają po 40-50 lat zrobili swoją robotę, oni zaczęli ogólnie tą terrorystykę w Polsce. Są to osoby, które nie powinniśmy się ani zdecydowanie z nich śmiać, nie powinniśmy, nie wiem, negować ich praktyk hodowlanych, ponieważ to są osoby, które mają 3 razy większy staż niż taki 15-latek, który tak mu powie, że nie wiem, że jest głupi, bo karmi agamę brodatą zieleniną na przykład, a nie marchewką, tak więc naprawdę no, trzeba szanować ludzi, którzy są mądrzejsi od nas po prostu, nie? Tak więc no i zdecydowanie mniej tego hejtu, trzeba wyluzować i na tych naszych biednych giełdach terrorystycznych, które się odbywają m.in. w Warszawie, na Śląach jeszcze jest na fajnym poziomie, we Wrocławiu. Przybywajcie licznie, wystawiajcie, kupujcie no i wspierajcie terrorystykę polską, bo to w nas jest siła. Dzięki bardzo. Dzięki. Tak więc pół. A jeżeli Ty posiadasz profesjonalną bądź amatorską hodowlę i chciałbyś się nią pochwalić, zapraszam do wzięcia udziału w wywiadzie. W opisie znajdziecie link do mojego Facebooka, przez którego możecie się ze mną komunikować. Jeżeli Ci się podobał film, zachęcam do zostawienia łapki w górę. A jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, zasubskrybuj kanał. A tymczasem do zobaczenia i widzimy się w kolejnym Wiecie na hodowlę. Pozdrawiam.